Witam was tutaj, cześć, cześć, mam Izonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit Scenariusze Promowa Imperium. Długi ten tytuł. I mam dla was wspomnianego teraz, byłem świadkiem dziwnego zdarzenia. Mój mikrofon wykrywał fale od mojego telefonu, radiowa. Ale mniejsza z tym, jesteśmy w naszym scenariuszu i mam dla was dobrą wiadomość, ponieważ zaraz wam pokażę dokładnie, mam parę na dobrych wiadomości. Po pierwsze wam powiem, że dzisiaj, ale tak wygląda się już na odcinek, który jest po tym, była ta, jak to było, takie spotkanie osób, kandydatów na prezydenta Warszawy. No, oczywiście ja je nagrywałem teraz i w najbliższych dniach, może, no w najbliższych dniach, jakoś przed wyborami postaram się jeszcze zrobić z kolegą z tego materiał, nagrać go i wam go opublikować, abyście mogli jeszcze naszą wersję tego odnieść do tych kandydatów i tego typu różne rzeczy. Wydarzenie jest na TVP Warszawa o 20:30, ale to już na pewno było, zanim ja to emituję ten odcinek, więc to jest nieważne. Dobra wiadomość to jest taka, iż przed chwilą testowałem nowy scenariusz. Nie wiem, czy pamiętacie, próbowaliśmy scenariusz pociągi. Tam głównie chodzi o to, że pociągi są, co nie jeżdżą pociągi sobie. Miałem zbudować miasto, które głównie na pociągach będzie, z pociągu będzie głównie korzystać. No i ja sobie przed chwilą go włączyłem i jest, naprawili to w końcu. Nie wiem, po której to ostatniej aktualizacji było, ale działa to, więc będzie oczywiście ankieta, ale ja jestem, będę głosował za tym miastem. Jeśli taki macie też wrażenie jak ja, to możecie napisać w komentarzu. Natomiast kolejną dobrą wiadomością, i tu już wyjdę z tego widoku, zobaczcie, budynek się znowu świeci. O, czas antyklasowo się świeci. Mamy już zrobione. Nie musimy zmodyfikować naszego imperium statkowego, bo jest już na poziomie full. Jedyne co, to musimy populację zwiększyć. No i do zwiększenia populacji. Ja mam tu piękny skrawek przestrzeni, który trzeba byłoby do tego wykorzystać. Dobrze, i tak, zacznijmy od tego. Tu jest relaxation station, może być relaxation station. I tak, tutaj damy sobie... Rozbudujemy, ale taką dosyć brutalną, dużą, fajną infrastrukturą. I skoro statki są już na użytku, no widzimy jakim, ja wprowadzę tutaj może kolej jednoszynową. Ja kolej jednoszynową tylko w scenariusze korzystam, nie wiem czy zauważyliście, ale tak jakoś wyszło. No nie, mam nadzieję, no w naszym ostatnim tym, naszym mieście głównym też zaczęło się budować, a kolejną wiadomością mam dla was. Z tego co pamiętam, ostatnio patrzyłem, jak patrzyłem na ankietę, tam z okazji 100 subskrypcji, to było, że zagłosowaliście, żeby był live z LEGO. Zdziwiłem się trochę, powiem tyle, naprawdę się zdziwiłem, że na to zagłosowaliście. I to miało najwięcej głosów i to będzie w weekend. Nie wiem kiedy, zanim się pojawi to wam powiem, ale ten live, jak już mówiłem wcześniej, będzie dosyć długi, więc... Tak, i to jakby coś wygrało. Więc nie będzie live'a z Skylines z PlayStation 4, chociaż trochę nagrywanie zwykłego odcinka mi dużo zajmuje czasu, a jakiś kolejny też będę musiał tutaj zrobić, więc zastanowię się, powiem tak. Dobrze, tu robimy dużą dzielnicę, teraz się nie będziemy tylko jakoś strasznie wyszczególniać. I aby zrobić dużą dzielnicę, to sobie postawiamy najpierw trochę po domów. Dobra. I tak. Tak więc pamiętam, tutaj chciałem zrobić też przystanek, ale nad tym się zajmiemy później. Tu by był dobry taki porcik, taki tuż na wyjeździe. Dobrze, pierwsze trzeba wyłożyć to, bo tutaj to albo tu. Nie wiem właśnie gdzie lepiej. Możemy zrobić, nie, tutaj to nie, to tam też jest trochę za daleko. Nie, tutaj tego nie podłączymy, dobrze. No, to nie, to tutaj. A, to wybórzmy całą tą nitkę, bo ona mi tutaj jest teraz kompletnie niepotrzebna. Znaczy, my ją przywrócimy za chwilę, ale jak będą już statki, a bez statków to... Tutaj jest blisko ten jeden z portów. No, co się będzie mogli liczyć, dajmy sobie parę już. I... Chociaż wiecie co? To jest scenariusz promowy Imperium. Nie będę tutaj żadnej innej komunikacji wkręcać, żeby już nie było. Będzie tylko to, co powinno być. Czyli prom. Dobra. Czemu mi to się nie chce podłączyć tak ładnie? Jak ja bym to chciał? Halo? O, dobrze. Bardzo dobrze. No i stąd sobie już jakoś ładnie to podłączamy. Jak to. To w
wkrótce się pojawi ankieta. Wiadoma ankieta. Nowy scenariusz. Byłby fajnie. Bo akurat co jak co, to miasto dosyć już długo kręcimy przy nim się. A taki nowy scenariusz, ten pociągowy. Ten pociągowy to będzie się ciągnąć długo. Bo tam trzeba od podstaw zbudować całe miasto. Tutaj było trochę już miasta. I też mam nadzieję, nie wiem jak to z tym będzie, że jakoś tam w najbliższych czasie, chociaż trochę mam kiosko z budżetem akurat, jeśli o to chodzi, pojawi się jakiś nowy dodatek do tutaj, bo nowy dodatek się nie wiem, nie, tego nie mówię wam, ma pojawić do wersji PC. Jestem bardzo ciekawy jego, wiem, że go nie kupię od razu, ale jestem naprawdę ciekawy, co on tam daje. To jest tam infrastruktura, tam jakieś nowe przemysły, cuda nie widy, znowu myślają, ale powiem wam, że jestem nim zainteresowany. Będę oglądać innych youtuberów, jak będą go pokazywać. Choć się dziwię, że już nie ma jakichś tam youtuberów, bo już jest pre-order now. Czyli można już dostać go wcześniej, ale jeszcze nie ma. I trochę jestem tym zdziwiony, ale no dobra. Nie będę marudzić. A właśnie, muszę wyłączyć katastrofy. Bo jesteśmy w tym mieście, a w tym mieście to ja nie chcę żadnej katastrofy jakiejś. O, dobra. Dobrze. Wy nie macie prądu, ale to nie jest na razie problem. Problem jest to, że tutaj, stąd będziemy sobie dobić taki item, tak. Dokładnie. I tu takie właśnie osiedla będziemy robić. Po pierwsze, nie pomocnicie, to już nawet nie muszę mówić, powiem gdzieś na to specjalny klawisz tutaj. Wpadzie. Bo ja zawsze do tego muszę wejść po prostu. Dobrze. Tutaj do tego. I stąd, tu. Tak, tu tak pod kątem będzie fajnie jeszcze wyglądać. I tutaj podłączenie. To samo będzie tutaj. Z tym, że tutaj będzie trochę z zakrętem, bo tutaj jest to. O! Nasz hicior, ulubiony nasz hicior. Przynajmniej mój. Nie wiem jak wasz. Ale ja lubię ten utwór akurat. On mi się zawsze kojarzy z tymi właśnie City Scana jest na PS4. Jak ja tutaj dla was buduję. Wspomnę, kiedyś to tak jeszcze miałem takie odczucie, że jak tutaj gram, to nie jest City Skylines. To jest takie, miałem zupełnie inne odczucie, że to jest wow. Trochę szkoda, że tego uczucia już nie mam aż takiego. Bo zawsze gram. Takie miałem odczucie, że gram i że to jest zupełnie coś innego. A teraz to się robi taki trochę nauk. To już jest taka dla mnie trochę codzienność. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale mnie tam się nawet podoba. Dobrze. Co tu dużo mówić. Tu będzie naprawdę wielka dzielnica mieszkalna. To wszystko, co teraz tutaj zaznaczyliśmy, to tu będą wszędzie domy. Może dokładnie nie aż tak dużo, bo tutaj na przykład póki co... Ale tutaj wszędzie chcę. Handel to mamy już dla handlu specjalną tutaj dzielnicę. Także tutaj możecie się spokojnie budować. Statki. Tak. Na pewno to będzie płynąć tędy. Bo to jest ta nasza wiadoma linia. Tutaj. I tutaj. O, widzę, że już coś się buduje. Bo mi pokazało się łatwo. Że mi się spodobało. No i to jest ta druga nasza nitka, która też tutaj powinna płynąć. Tutaj. Nie wiem, czemu ona tak chce płynąć na okrągło. What? Aha. Nie rozumiem trochę tego. O co tu chodzi? Czekaj. Pogubiłem się. Bierzemy to. Tu. I... Nie, jest źle. Znowu źle. Okej, dobra. Szara zostaje, tak. Szara tutaj na pewno ma być. Czemu to nie chce mi tu po prostu wejść? O! I teraz się rozumiemy. Dobra. Bo tutaj te statki muszą płynąć tędy. I tutaj dla tych dzielnic... O! Się zastanawiam, czy jest wolne miejsce. Zobaczcie, idealnie wykorzystamy wszystkie nasze porty tutaj. No to świetnie. Puścimy specjalny statek, oczywiście.
I ten nasz specjalny statek ma tutaj specjalną nitkę, którą musimy trochę zmienić. I on będzie się tu płynąć. I tu by zakręcił. O, proszę bardzo. W drugą stronę to już aż takich wymysłów tutaj nie będziemy tworzyć. Tak. Dobra, no i ty sobie będziesz płynąć stąd, tutaj. O, niebieska linia. Fajna. Tutaj bym puścił ją. Nie, tutaj już się robi kolej. To tyle. I tutaj z powrotem. Takie kółeczko. Dobrze, nie macie prądu. Tak, wiem, tutaj akurat jeszcze nikt nie ma prądu. Ale zaraz to szybko zmienimy. Ciach. 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 Nie wiem, czemu tak to wysoko tam wskoczyło, ale dobra. Wodę powinniście mieć. Gorzej z edukacją pewnie będzie. No właśnie. Tutaj nie macie takiej. Tutaj jako takiej edukacji nie macie. Uniwersytetu chyba nigdzie w tym mieście nie budowałem i na razie nie mam zamiaru. Dobrze, wow. Dobrze, lecimy z czasem, jeżeli chodzi o to, że już pracujemy. Dobrze, no i tutaj trochę zrobiliśmy skrzyżowań, które trzeba powyłączać oczywiście. Ciach, ciach, ciach. Tutaj nie wyłączyło się, świetnie. Dobra, to tutaj się powoli to będzie działo. Statki pływają, świetnie. I tak, kolejnym przystankiem naszym, który trzeba tu będzie zainwestować, to jest gdzieś tutaj. Ale ja bym go chyba zrobił, bo możemy go tutaj wcisnąć, ale jak go wciśniemy tutaj, to podłączymy go do głównej sieci. Tej, w sensie tej tutaj dookoła stawowej. Chyba właśnie z tego będę wolał skorzystać. Dobra, dajmy sobie go trochę dalej. O. I tu jakby sobie podłączymy, powinno być całkiem nieźle z tego, co mi się wydaje. O, proszę bardzo. Dobra, no i statki tutaj, proszę bardzo. Ciach, ciach. Będziecie pływać. Dobra, no i możemy sobie teraz tego rozbudować. Tą część. Tu sobie zrobimy naszą główną ulubioną. To jest moja ulubiona hard droga. Ja chyba po prostu muszę ją nazwać ulubioną drogą moją. Bo to jest moja ulubiona droga. Co tu dużo mówić? No po prostu ta poprzeczna, nie, to jest po prostu piękne. A to łączenie tutaj, och. Po prostu można się zakochać. Tak się zastanawiałem, czy tutaj da się podłączyć, ale to jest słup, świetnie. Świetnie, po prostu świetnie. Nie ma. Nie będziemy tutaj zrobić jakichś zjazdów w dół. Nie mam zamiaru. Możemy zrobić sobie coś takiego. I tu... Nie, tutaj sobie to pociągniemy trochę dalej, czekaj. Dotąd i stąd możesz skręcać już. Okej, dobra. Tak, tu trzeba jeszcze zmienić to, co nie do drogi. Ale tym się za chwilę zajmiemy. I... Dajmy sobie tu takie podłączenie. Jakiś tutaj cud nie widzę, nie będę robić, ale... Ale to mi się strasznie akurat też nie podoba. Że tutaj to zawsze musi być zatopione. Nawet jak sobie weźmiemy mały i spróbujemy podnieść teren, o tutaj, to i tak będzie zatopione z tego, co mi się wydaje. Chociaż byłoby fajnie, jakby nie było tak. Tu jest jeszcze to. I to mi tutaj wcale teraz nie pomaga. Ale no dobra, już przeżyjemy. Przyspieszę to sobie trochę czas, bo jest też niewolny. I dajmy, aby tutaj się wszędzie budowali. Tutaj się możecie wszędzie, a jak się budujecie tu wszędzie, to druty będę mógł pousuwać, a to też bym chętnie zrobił. I ponieważ tutaj, nie wiem czy pamiętacie, jest bardzo, ale to bardzo blisko płynie ten nasz statek, my tu puścimy sobie jeszcze jedną linię. Daj mi go gdzieś na jakiś taki dystans. O, świetnie. O, ta nasza niebieska piękna linia, która tutaj jako jedyna skręca, to ją sobie złapiemy, będzie jeszcze tutaj płynąć. I będzie podwozić lód do pracy. Dobra, to tak, to tutaj powinno to wcale całkiem nieźle wyglądać. Niebieskie statki mogą stąd wypływać pewnie. Pewnie tak. O, i już niech tutaj pływają. To jest bardzo dobry znak. Dobrze, tutaj się powoli moje osiedle zaczyna budować. Dobrze. Tutaj z tym wałem to powinno całkiem nieźle wszystko wychodzić. Jedyne, czego tu może być mało, to parków. Ale tutaj parki, no niestety... Możemy postawić tu to.
Co więcej, to bym chętnie wstawił. To możemy wstawić stąd, bo to jest akurat bardzo dużo daje. O, dobra. Coś nam tu wyszło. O, taki malutki. Świetnie. I jeszcze taki. Też podobno tutaj wejdzie. Dobra. Powoli, powoli tak. Kolejną rzeczą, jaką trzeba zrobić, to jest ścieżka do tych. Tak, tutaj na przykład dotąd. I tu ogólnie trochę ścieżek też trzeba będzie porobić. Znaczy ogólnie my teraz gramy na to, aby trochę rozbudować to miasto. Tak poza tym to wiecie to. Ja w to miasto sobie będę włączać co jakiś czas, ale tak będzie w celach rozrywkowych, a nie żeby nie wiadomo co tutaj robić. Akurat wcale jak wcale. Nie gram, nie mam swojego już takiego własnego miasta, tylko głównie już gram na serię tutaj. Tą naszą główną. A tak poza tym to już żadnych tutaj własnych takich głównie własnych miast nie buduję ostatnio. Czemu tak naprawdę nie wiem, ale. Jakoś nie mam potrzeby teraz ostatnio już takiej szczególnej. Dobrze, tu możemy sobie zrobić zejście pod ziemię. I tu wyjście. Może być takie tutaj przejście. I możemy zrobić tutaj dojście. Tu aż tak krótkiego tego nie zrobimy, to jest trochę szkoda. Ale jeżeli zrobimy sobie dotąd. Tylko nie, tu będzie lepiej, jak będzie to gdzieś tutaj. Kurde. A tak by to ładnie wyglądało tutaj. No, po pierwsze wyłączmy to i życie się nagle zrobi o wiele prostsze. Ciach. Dobra, tutaj mamy to zrobione. Tutaj jest idealny spocik na zejście w dół. Czekaj. Ja to wcisnę tutaj. O. I ty tutaj. Dobra. Powiedzmy, że takie małe tutaj przejścia podziemne powinny im trochę tutaj pomagać. Jeszcze czekaj, tu możemy zrobić zejście w dół. Zbyt strony zbocze. Ja ci zaraz zrobię zbyt strony zbocze. Zaraz ty będziesz zbyt strony. Dobra. No i to się powoli buduje. Okej, trochę ludzi ucieka, a to jest normalne w tym mieście. To jest nic nowego. I tutaj... No ruch jest duży, powiem tak. A, tu się chyba zrobiło skrzyżowanie. Tak. Jeśli coś tu trzeba byłoby zrobić, to tu trzeba byłoby zwiększyć tą drogę. W sumie to, ta cała tutaj droga może być taka. Bo tutaj może być duży ruch, bo to jest główna tego typu droga. W tym miejscu. I na przykład tutaj. O. I proszę bardzo. O, tutaj to idealnie w ogóle się ułożyło, zobaczcie. I jak tutaj pięknie to weszło. Ej, nie mówmy, że te drogi są jeszcze jakieś bardziej inteligentne niż ja sądziłem. Dobra, na razie tak to przy tym pozostaniemy. I wjazdy na dużą drogę. Pomijając to. Takie bardziej o tego typu. Dobra. Całkiem ładnie to wygląda. Tu też nie ma świateł. Dobra, świetnie. Przenieśmy się na nasz drugi koniec świata, czyli tutaj nasz handel. O ile tutaj to nie muszę myśleć, tutaj na pewno jest ruch, bo tutaj te nasze statki to wpływają naprawdę do sedna naszej tutaj dzielnicy. Chciałem pociągnąć ten kanał jeszcze tutaj dalej, ale na razie tego nie będę robić, bo to według mnie nie ma takiego wielkiego sensu. Więc tak. Jeśli coś tutaj jest, to jest na pewno ta droga, którą bym sobie chętnie pociągnął dalej trochę. Na przykład tak. Świateł nie ma? Nie ma. Dobra, no i stąd... Nie. Tak właściwie, to można byłoby pociągnąć tutaj, zrobić większe skrzyżowanie, ta droga by się tutaj podłączyła stąd. A tutaj, oj, czekajcie, mam świetny plan. A tu byśmy postawili stadion. Ja nigdy nie stawiam stadionów w scenariuszach, ale to jest wyjątkowe miasto. Ile kosztuje stadion? 200. Oh yeah, jakby nam tutaj wszedł... O, rzeszta. To byłoby po prostu piękne.
Nie, czekaj. Mam plan. I have an idea. Jeżeli byśmy postawili go tutaj, na pewno jest źle. Tak, trzeba byłoby już trochę odsunąć tą drogę. Dobra, ale mamy już mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Włączmy siatkę. Dobra. I może teraz. Nie to. To. O! I teraz z moich planów, tutaj, które bym chciał wykorzystać. Zobaczcie, już to śledziło mi tutaj jechać. No jeszcze do tego nie jest niedostępna. Jakoś tutaj w ten sposób by sobie jechała ta droga, która by tu się łączyła, a tu zarazem by gdzieś tam jechała dalej. Hendaleko. O, co nie? Coś takiego i tu byśmy rozwijali nasz handel. Ja sądzę, że to jest naprawdę dobry pomysł. Zerknijmy sobie najpierw jak tam nasza. Aha, 25 tysięcy, dobra. Aha, tylko to będzie trochę w innym miejscu. Dobra, to sobie możemy naprawić. Dobra, mamy stadion. Mamy to. Podobno są jakieś nowe ustawienia w stadionie. Cenę sobie zestawmy. Kolor. Dajmy sobie taki fioletowy, fajny. A taki ciemny fiolet. O, coś takiego. Dobra, czy coś możemy jeszcze tutaj zrobić? Zmienić nazwę. Aha, i tyle. Dobra. Jeśli coś potrzebujesz, to widzę, że wody. I jeśli coś tu jeszcze jest źle, to jest ta droga. O ile. Nie, my cię nie otoczymy drogą, bo ty jesteś odpowiednio na skraju zbudowany. Tak też miało to wyglądać. To tyle ja bym chciał, żeby ta droga tutaj idealnie wchodziła w środek ciebie. W sensie ta. Ale na ile to jest oczywiście możliwe, tak? O, dokładnie coś tego typu. Tu. Chociaż wiesz co? Nie pogardził. Jakby to tak kawałek prosto szło. Czekaj. Teraz nam to zaraz wyjdzie. Że tu zrobimy wielkie skrzyżowanie. Czekaj, tu można. I tu można. Może i w ten sposób byśmy poszli. Bo tutaj trochę kręcę z tą drogą. A tak w ten sposób wszystko jest w jednym miejscu skumulowane. A tutaj i tak nie ma zbyt dużego ruchu. A tu. O! Dobra, z tym zostajemy. Już klamka zapadła. Dobrze. Tylko na razie mi tutaj się nie chce budować. Przemysł by się chciał budować. Ale przemysł to tak, ja ci powiem tak, przemysł, bo ty tutaj masz tą całą część tutaj miasta. Z tego co ja pamiętam, to ja tutaj już dałem ci wszędzie miejsce. Nawet tutaj się powoli budujecie wszędzie. To by znaczyło, że powoli to się zajmuje. Okej, dobra, tutaj jest kolejne miejsce, które będzie można wykorzystać. Właśnie to widzę. Dobra, dajmy sobie stąd. Czekaj, coś mi tu niedawno wyszło. Stąd dotąd. I powiedzmy, nie, to będzie za daleko. Droga będzie biec. Tak, tutaj ciekawie. O, proszę bardzo, zygzaczkiem można. I możemy w sumie nawet pójść, że ta droga będzie iść. Kurde, syf się odezwał. Jakby ktoś się zastanawiał, co ja nazywam syfem, to Facebooki, Messengery i te inne śmiecie. Jak dla mnie to są śmiecie. Ale nie są. Znaczy, korzystam z nich, bo muszę komunikować się z klasą. Ale pomijając ten fakt, najchętniej bym go po prostu odinstalował. Także no. Jak to się mówi, no niestety siła wyższa klasa, ale no, to jest syf. To co tu dużo mówić. Okej, Taka jest podobno wyłączona. A nie, nie pomocnik. Czekaj. Kąty, siatka. W sensie ty. Aha, teraz będę mieć tutaj problem z tym odzmierzeniem.
No, czekaj, dajmy tu sobie kawałek prosto. A, bo tutaj nie chcę ci wyjść prosto, dlatego masz problem. Dobra, więc to mi się aż tak bardzo już nie podoba. Daj mi tutaj z powrotem to. I wróćmy do tego mojego starego pomysłu. Czyli tak, tak. To było fajne. Tak, tak. Trochę chaosu, ale takiego ładnego chaosu. Dobra. I tutaj to samo. A co mi dam? Ciach, ciach. I tu. Może być już nawet z tym zakrętem gwiazd. O, proszę bardzo. Tak, oczywiście tutaj sobie damy naszą ukochaną drogę. Dobra, tu jest dobrze. I to samo będzie tutaj. Nie, tu prosto. Ja mówię prosto, a ten się skręca. Ja mówię prosto. Ty, kurde. No. Skrzyżowania wyłączę. Dobra. I tą drogę całą ulepszymy do tego. Bo tutaj się bardziej przyda taka właśnie tego typu droga. Ona się gdzieś tutaj. A, tutaj się zmieni. O! Mamy 18 tysięcy, świetnie. Czyli dostajemy jeszcze forsy przed nas. Miasto się nagle zaczęło rozwijać. Bardzo fajnie. Ja widzę, że tutaj te drogi, te ścieżki, w sensie te drogi tutaj, te... jak one się nazywały? Asymetryczne drogi trzypasmowe, to one są jeszcze inteligentne i inteligentnie się tutaj doskładają. To też jest... fajne. Na pewno mi się to podoba. Dobra, dajmy tutaj sobie, żebyście mogli się budować. Wodę wam to zaraz dostarczymy. Dobra, damy wam tutaj zaraz może jakąś policję i tego typu inne rzeczy. Bo w teorii mogą wam się tutaj przydać, ale w teorii. Dobra, dajmy sobie wodę. A nie, tutaj wodę to w głównej mierze mamy już zapewnioną. Okej, okay, dobra, to nie. Szpital. Macie. Krematorium. Sauna. Może na razie nie. Fire station. Kusimy tu dać dużą i przy drodze. Macie. Bo ci też nie mają jakiego... Ci... Tych można podłączyć do tej drogi, ale na razie tego nie chcę robić. I przy okazji możemy sobie dać tutaj już to. Wiem, że nie mamy tego do odbierania, ale dobra. Policja, brak problemów. Edukacja. Możemy obstawić jeszcze jedną podstawówkę tutaj. Ale to tyle. Podanco, wiesz co, człowieku, jak się wybudowałeś na ludziu, to sobie poczekasz na razie. Ja tam na razie nic specjalnie dla jednego gościa nie będę budować. Właśnie. Chciałem powiedzieć, wiadomo, wiecie co. Dobrze, tutaj są drzewa. I możemy sobie pobudować trochę tych drzewek więcej. Dobra, czekaj. Tutaj... I siatkę wyłącz. Tutaj właśnie widzę, że ta droga ma specyficzne... Specyficzną trasę. A, tutaj mówił się, że zaraz skończy. A, no to fajnie. Naprawdę długi odcinek. Samego morskiego w klasie to mamy przedstawienie teatralne. Strasznie wszyscy na nim teraz tak trochę spieli. Ja je tam nagrywam oczywiście. Nie, jakby coś nie będzie go na kanale. Bo by mnie jeszcze posądzili o dobę i te inne sprawy. Ale całkiem ładnie nam idzie. Może z tego, że codziennie i to wręcz co chwilę są próby, ale mniejsza z tym. Dobrze. Tu. Jakoś tutaj powinna być ta nasza dzielnica, co nie? Powinna nie być z tym problemu. Tak, wiem, tutaj mamy duże miejsca do fajnej rozbudowy, ale nie będziemy o tym myśleć na razie. Dobra. Tam są ścieki, z tym walczymy. I tu się powoli możecie budować. I tu się może powoli przemysł budować. Tak mi się coś wydaje, że dzisiaj do tego nie dojdziemy. Do tego, czego byśmy chcieli. I zobaczmy, jak... Jest tutaj. O, goście. Kiedy jest? A, to jeszcze miesiąc. A ci już wchodzą tutaj, ale jazda. I 750, nie pamiętam, że tyle miał miejsca. Dobra, przy okazji forsy się jeszcze dzięki temu zdobyło, więc... Bardzo fajnie.
Dobrze, tak. Tutaj. Tu dużo ludzi idzie naprawdę. Tutaj jakiś. Myślę, że przydał transport fajny, ale. Ale nie. Dobra, damy sobie coś takiego. Nie wiem, czy mi się tutaj to uda wyjść. No właśnie. Czyli krótsze. Nie do samego końca. Może tak? O! O, nawet za daleko. No to nawet lepiej. Ale tak, bo tutaj tak chodziło. I mamy takie... Czy to jest równo? Jest równo. Piękne wyjazdy jeszcze przy drodze. W sensie, że oni tutaj muszą zbić kółko. Aby dojechać. Dobra, no i tak. Na pewno ktoś by tu się chciał wybudować. Mówię o jakimś tam turystyce. I ja nie będę im robić jakichś tam wielkich problemów w sumie. Tak. Tyle, że wy nie będziecie budować od tej drogi, tylko na przykład od tej. Bo nie chcę, żeby tutaj zakłócać mi już chaos. Tutaj będą ścieżki, oczywiście będą jakieś dojścia. Ale jako takiego to nie będziecie mieli tutaj dojścia. Dobra, i monument. Jakiś jeszcze monument bym tu wcisnął, zanim tutaj się już zaczniecie wszyscy cisnąć. Co bym tu wcisnąć? Możemy... Nie, to by musiało być po jednej, po drugiej stronie. Jakieś... co to jest? Przyjazny sąsiedzki park, fontanna życia i śmierci. Można coś tego typu tu wsadzić. Jedna z jednej, druga z drugiej. O, proszę bardzo. Aby to jeszcze udekodować. Nawet dajmy sobie ścieżki i damy wam, żebyście się tu mogli budować. Przejście. Jedno. Dojście tu do parku. Co? Jak to nie można do parku? Może i nie można. Czekaj. No nie chcę chwycić. Ale jaja. Dobra, nie chcę chwycić, to nie. Ale tu, jakby mi się udało to przycisnąć, udało się. To byśmy mieli piękne przejście tam do tych. I tu będzie dojście. Łopanie, ile tu ludu idzie tędy. Ciekawe. W sensie do tego, to wiemy do czego. O czym ja tu mówię. I tutaj sobie sobie... A, tu jest park, no ba, to nie. Tu sobie zrobimy przejście podziemne właśnie od tych, bo tutaj ci... będą szli, a możemy im trochę jeszcze pomóc. Tu, bardzo. I to samo tutaj. Będzie mniejszy ruch tutaj na skrzyżowaniu. A ja nie lubię ruchu na skrzyżowaniu akurat. Oddajmy sobie trochę więcej miejsca. I tak, czemu mi to tak tutaj skacze? O, dokładnie. Świetnie. A teraz możesz wrócić. I tutaj się podłączysz. Tak. I tak. Tak. Dobra. Jest trochę tutaj tych zejść, wejść i nie wiadomo czego jeszcze. Tak, możemy tutaj zrobić jeszcze wyjście. A, może być już nawet tutaj. Okej, okay, jest pełno tutaj wejść, wyjść tego typu. Zaraz zobaczymy, z czego będą korzystać. Dobra, dajmy sobie, żeby oni tu mogli się budować, bo nieszczęśnie tutaj im cały czas nie dałem tej możliwości. Wiem, że nie ma popytu. To trochę... ograniczy tutaj budowę, ale... mam nadzieję, że nie powinno to być jakimś wielkim problemem. Dobra, tutaj tak, tu nie, tu nie. Tutaj, tutaj. No może coś tutaj jeszcze. Okej, okay, bo nie chcę tak, żeby było widzieć dokładnie, że tutaj
jest, a już koniec miasta. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj jest ładnie wszystko zajęte, dobrze, świetnie. Ej, jak jest z czasem właśnie, kurczę, 35 minuta, ja tam mam wyczucie czasu. Czy tutaj ktoś idzie tą ścieżką? A, ale z tego korzystałem, a to już jest lepiej. Pokaż. O Boże. Zobaczcie, ile ludzi korzysta z tych przejść. To całkiem nieźle. Mogę sobie ładnie tutaj w sumie przechodzić do innych statków. O, to nawet dobrze. To nawet mi się podoba. Okej. Okay. Dobra, czyli rozumiem z tego, że korzystacie z tych przejść dla pieszych, co nie? Tak, i to w różnych niecodziennych celach. A ci tutaj? Tutaj jako trochę tego mniej. A ci? No i najwięcej oczywiście nie tutaj. Dobra. A, właśnie, może czekaj, jeszcze to mi pokaż. Tutaj, o kur... ja nic nie mówiłem, ale tutaj ten ruch jest wielki, bo tu oni jeszcze sobie skracają drogę, co nie? I to jeszcze nie jest dobre. Ale jest tutaj duża droga, więc nie powinno to być jakiś wielki problem. Pokaż mi jeszcze może to. No tak, w sumie tutaj jest bardzo dużo statków, plus tutaj ten wielka statua. Tutaj to jest miliony, milionów ludzi, którzy chodzą ścieżkami i nie wiadomo jeszcze gdzie. I mają tego różnego rodzaju rzeczy. Woda. Masz wodę? Masz wodę. I tutaj. Damy sobie też trochę więcej na rozbudowę w kolejnym odcinku, na gromadzenie śmieci. Czy się sprawdzę ze śmieciami? Nie wiem. Mogę to wyburzyć, to jest dobra rzecz. Dobrze, tutaj się powoli budujecie. Świetnie. Okej, okay, to jest to, co byśmy chcieli widzieć. Tu może będzie kolejny pit stop dla statków. Możliwe. Pokaż mi, jak tam cele nasze. Okej, okay. Nie pokazuje nam, ile jest więcej statków przewiezionych, co szkoda. Możemy sobie podejrzeć, jak tam nasze linie. I kończymy dzisiejszy odcinek. Kolejny odcinek, nie wiem, kiedy się pojawi, może trochę wcześniej, abyśmy wcześniej zaczęli. Słonego tutaj teraz już nic nie płynie tędy. Ciekawe. Dobra, po kolei. Linia szara. Linia szara. Pokaż mi jakieś przesunek. Aha, to jest ta linia, co płynie sobie tutaj dookoła, tam rundkę robi. Dobrze, sądzę, że jest dobrze. Dalej, linia niebieska, tu jest za mało statków. I co to jest za linia? To jest ta linia, tak, to jest ta linia turystyka nasza. I ta linia, trzeba byłoby trochę ją rozbudować. No, dobra. To jest, a, to jest ta nasza nowa linia, co nie? I tutaj widzę, że jest bardzo dużo ludzi. Tutaj. Ciekawe. I tak, tutaj na pewno te dwa statki nam nie wyrobią. Daj mi tutaj 4. Z tego co widziałem, tutaj się też nie zwiększyło, daj mi tutaj 3. Dobrze, zobaczymy później. To jest to za linia. A, to jest ta linia, co płynie tutaj do środka. To tutaj tak, to trzeba zwiększyć, bo ja tam wstępnie dałem te 4. Tu jest nasza ulubiona linia, która płynie do centrum wszechświata. Tutaj nie będziemy tego zwiększać. Niebieska linia, to tutaj nie ma co gadać, tak? Więcej wam nie dam, bo nie mam jak. Także dobra. Brązowa, to jest ta tutejsza, co tam omija. I tutaj jest ten przystanek jeszcze. Okej, okay, dajmy wam, no dajmy wam już te 11 statków. Już niech będzie. Tu jest kolejna nitka, ta wielka. I tutaj też nic więcej nie możemy dać. Powiem tyle. Akurat cała ta żółta linia to jest naprawdę udana. Ona, zobaczcie, ona jest naprawdę krótki kawałek. I cała, a ten tutaj centrum to jest... Kiedy ja budowałem, to ja nie sądziłem, że to tak dobrze im tutaj wpasuje się w to wszystko. Tak, to jest ta linia, co okrąża tutaj całość. Tu możemy trochę ją zwiększyć jeszcze. Dalej. To jest... A, to jest ta krótka linia. A, tutaj nie będziemy dać więcej, bo to jest ekspres, a ekspresy rzadko są. Tu jest nowa zielona. A nie, to nie jest nowa zielona. A, to jest ta, co przepływa cały świat.
tylko w jednym celu. Znowu tutaj tę linię jakoś trzeba było trochę puścić inaczej, aby tutaj się nie dobiły korki. No ale dobra, już niech sobie tak płynie, jak płynie. W końcu tu jest i tak, zobaczcie, tyle ścieżek, jak po części nieużywanych, że... O, tutaj jest na przykład dużo nieużywanych, że tutaj tu dużo musiałem budować nowych. Dobra. A, no i to tyle. Dobrze, pokaż mi... Nie to, mapę. Mapa transportu. Patrzcie, tylko promy. A jak ile kolorków? 2313 w tym tygodniu korzystało mieszkańców. To dużo. 32 turystów. No i co tu dużo mówić? Na pewno w kolejnym odcinku nam się uda to skończyć. Musiałby jakiś... Nie wiem, co się wydarzyć, żeby tak się nie było. Także no co tu dużo mówić. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie je zostać w ogóle. Oni chyba już korzystają z tego portu. Tak. Tutaj pamiętam, że chciałem puścić jakąś specjalną linię, żeby tutaj jeszcze coś płynęło. Ale nie. Tak, to taki... O, coś takiego byśmy wstawili. To byłby taki port tutaj odprawowy. Ale... może już trochę tego za dużo tutaj jest. Tak. Coś by się przydało, ale... Ale nie wiem, na ile by tutaj się to sprawdziło. Nie. Taki jeden tutaj, co płynie, omija wszystko i płynie tutaj do tych. Ale to... Nie, może bez przesady. Bo to akurat jest ta fajna linia, co nie? Co by ominął wszystko. Tak, tylko tu nie ma miejsca już. Bo tutaj ten port też jest w użytku. Dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie zostać w ogóle. Dzisiaj nie ma żadnych tych efektów specjalnych, bo jak już mówiłem, szybko chcę dać ten odcinek wam, abyście mogli go obejrzeć. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak. Tutaj nasza dzisiejsza nowa dzielnica. O, moja ulubiona. Tutaj, no... No trochę nam przybyło dzięki niej mieszkańców. Się mówię sobie, że trochę parków, statków. Także no... się będzie to rozwijać. A tutaj jeszcze na koniec wyburzę tylko to. Bo to jest to, czego najbardziej nie lubię. Jak oni teraz stracą prąd, to będę się czuć źle. Skąd wyczerpiecie prąd? A, patrzcie, podłączyli się tutaj. A, inteligenty! Już nie mówiąc o tym kabel, który tutaj jest tak niezbędny. I tych tutaj... O, ja nie mogę. Ile chciałbym to miasto podświetlić, żeby to wyglądało jakoś tak cacy. Oj, no nie wiem. Przy okazji mogą się tutaj więcej ludzi budować. Całkiem dobre. Całkiem dobre. Dobrze. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Czekajcie, jakoś tak was ładnie tutaj ustawię. Czekaj. Od tej dzielnicy. O. Na nasze ulubione tutaj miejsce. Dobra. Cześć!